Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam dzisiaj na otwieranki. Zbliża się wiosna, a tak naprawdę wiosna kalendarzowa już do nas zawitała, stąd też wysyp nowych książek. Dzisiaj przygotowałam 10 pozycji, które jak sądzę mogą Was zainteresować, bo mnie oczywiście zainteresowały. Pierwsza z nich to powieść wydawnictwa Pauza, pod tytułem Czy muszę odchodzić? Yi-Yun Lee jest autorką tej książki i jest to powieść, która opowiada o 80-kilkuletniej kobiecie, która pochowała kilku mężów, wychowała kilkoro dzieci, dochowała się chyba 17 wnucząt i teraz pod koniec życia wraca do dzienników mężczyzny, z którym łączył ją przelotny romans. Te dzienniki pochodzą z lat 20. XIX wieku i kiedy ona je czyta, zaczyna dopisywać do nich swoją wersję zdarzeń. Pisze o tych samych wydarzeniach, ale ze swojej perspektywy, rzucając na nie zupełnie inne światło. Myślę, że ta powieść może być bardzo ciekawa, i to jest kolejna książka, którą mam w swoich rękach w ostatnich tygodniach, która opowiada o starości, o starszej kobiecie, która rozlicza się ze swoim życiem po 80. Także bardzo, bardzo mnie to intryguje. Kolejna książka to eseje, przemówienia, artykuły napisane przez czarnoskórą amerykańską noblistkę Toni Morrison pod tytułem Samoszacunek. Tych tekstów w środku znajduje się sporo, kilkanaście, a może nawet powyżej 20, nie liczyłam, i dotyczą rzeczy, które normalnie w literaturze, w powieściach Toni Morrison zajmują główne miejsce. Czyli przede wszystkim kwestia rasy, kwestia równości kobiet, kwestia równości ludzi w ogóle na świecie. To, ażeby dobrze egzystować w świecie, żeby dobrze się w nim czuć, żeby budować rzeczywistość, która będzie odpowiednia dla wszystkich, która wszystkich będzie akceptowała, musimy być razem, a nie osobno. Także myślę, że te eseje mają szansę na to, aby przypaść do gustu wielu z nas. Jeżeli jeszcze nie znacie powieści Toni Morrison, bardzo, bardzo Wam je polecam. Są to wartościowe książki, książki, które poruszają ważne tematy, a jednocześnie chwytają za serce. Także czytajcie tę noblistkę, bo te historie są świetne. Ta książka natomiast jest dla mnie dość sporą niespodzianką i tajemnicą. Ja ją zamówiłam sama, ponieważ zaintrygował mnie opis, aczkolwiek ta okładka strasznie mi się nie podoba, ponieważ kojarzy mi się z takimi powieściami pisanymi od metra. Małe przyjemności Claire Chambers to jest książka, która opowiada o dziennikarce, która mieszka na przedmieściach Londynu, są lata 50. XX wieku i ta dziennikarka lokalnej gazety otrzymuje list od jakiejś czytelniczki. I ten list ją tak bardzo niepokoi, tak bardzo ją zaskakuje, że postanawia zbadać informacje, które w nim są zawarte bliżej i przeprowadza dziennikarskie śledztwo. Jest to dosyć enigmatycznie tutaj napisane i tak naprawdę nie wiem, o czym ta książka będzie. Prawdopodobnie o losach jakiejś rodziny, o tajemnicach, o ukrywanych faktach, o rzeczach, które prawdopodobnie będą szokujące po odkryciu. Piszą o niej bardzo dobre rzeczy, dlatego też się na tę książkę skusiłam. Mam nadzieję, że nie pożałuję, że będzie to przynajmniej taka literatura średnich lotów, jak na przykład powieści Kate Morton, które całkiem mi się podobały i nie byłam po nich rozczarowana i nie miałam poczucia straconego czasu. Także trzymajcie kciuki, żeby ta Claire Chambers mi się spodobała, a jeżeli już czytaliście, to dajcie znać, czy ma szansę mi się to spodobać, jeżeli już znacie mój gust czytelniczy, a jeżeli oglądacie mnie od jakiegoś czasu, czy też czytaliście wcześniej mój blog, Czytam, bo lubię, to na pewno wiecie, co jest w stanie mnie zainteresować. Kolejna książka to trzecia powieść Martyny Bundy Podwilcze. I przyznam się szczerze, że ja wszystkie jej powieści mam w domu na półce. Co dziwne, nawet wiem, gdzie one są, ale jakoś nigdy po niej nie sięgnęłam. Aczkolwiek
Czuję się coraz bardziej zaintrygowana, aby po nie sięgnąć, ponieważ wielokrotnie byłam namawiana do tego, aby przeczytać debiut Martyny Bundy, który na wielu osobach zrobił ogromne wrażenie i jest to dla nich książka niezapomniana. Podwieńcze ma szansę na to, aby zostać przeczytany najszybciej ze tych wszystkich książek, ponieważ widziałam, że pojawił się audiobook, a książki, które mają wersję audio, mają największe szanse na to, abym szybko po nie sięgnęła. I już Wam mówię, o czym jest ta powieść. Jest to historia opowiadająca o młodej dziewczynie Cornelii, która ma mistrzynię, cokolwiek miałoby to znaczyć. Nie wiem, czego ta kobieta uczy tę dziewczynę, ale mieszkają razem, także jeszcze z matką. I ta mistrzyni staje się dla Martyny wzorem do naśladowania. Tworzy się między nimi bardzo głęboka więź. I jako dojrzała kobieta przeprowadza się do domu w Podwilczu i tam zaczyna analizować swoją przeszłość i właśnie ten związek. Mówią o tej książce, że jest to powieść dla miłośników psów oraz dla miłośników sztuki, ponieważ przede wszystkim ta dziewczyna opowiada o sztuce prerafaelitów. Tak więc myślę, że może mi się spodobać, aczkolwiek wszystko tutaj brzmi bardzo, bardzo tajemniczo. Tak naprawdę nie jestem w stanie sobie nawet tej powieści umiejscowić w czasie i przestrzeni. No ale może to i lepiej, ponieważ im większa niespodzianka, tym lepiej. A teraz książka sprawdzonej autorki, Marie Albert, Wcale nie jestem taka. I jest to powieść, w której poznajemy pewien weekend z perspektywy czterech osób. Po pierwsze Hannę, która nie była u swojej rodziny przez wiele lat, w tym czasie bardzo się zmieniła i przyjeżdża na weekend, w którym ma być uroczystość konfirmacji jej krewnej. Przyjeżdża ze swoją dziewczyną, przyjeżdża bardzo odmieniona, zgubiła mnóstwo kilogramów, z takiego pulpeta stała się dziewczyną smukłą i bardzo atrakcyjną i mierzy się z reakcjami swoich bliskich. Drugą osobą jest właśnie ta dziewczyna, która ma mieć konfirmację. To nastolatka, która tak naprawdę daleko jest od problemów swojej rodziny, ponieważ najbardziej przejmuje się tym, że odwróciła się od niej najlepsza przyjaciółka. Mamy tutaj jeszcze Barda, który od zawsze był podporą rodziny i chętnie innym udzielał rad. Oraz dziadka, który chce dla wszystkich jak najlepiej, ale nie do końca wie, czego oni tak naprawdę pragną i co jest najlepsze dla nich. Także sądzę, że książka Wcale nie jestem taka, podobnie jak poprzednie dwie książki tej autorki, które uwielbiam, również stanie się jedną z moich ulubionych, ponieważ ja lubię takie zagmatwane historie rodzinne. Ta książka natomiast opowiada o relacji matki i córki. Gorzki cukier, Avni Doshi. Jest to powieść o tym, że córka czerpie rozkosz, czerpie przyjemność z cierpienia swojej matki. I powiem Wam, że niewiele więcej dowiadujemy się z okładki, niewiele więcej także przyszło do mnie w komunikacie prasowym, kiedy zaproponowano mi tę książkę. Ale skoro książka była nominowana do Bookera w 2020 roku, to sądzę, że jest to powieść wartościowa i że warto będzie ją przeczytać i poświęcić na nią czas. Także szczerze, chciałabym Wam więcej o niej opowiedzieć, ale nie jestem w stanie, ponieważ mamy tutaj na okładce tylko i wyłącznie dwie polecanki i bardzo krótką informację, o której już Wam powiedziałam. Ale sygnalizuję, że będzie wydana niedługo książka nominowana do Bookera. Jej premiera jest przewidziana na koniec kwietnia. Pokusiłam się także o książkę biograficzną. Ona się tak błyszczy, ponieważ litery są srebrne. Światło czuła. Jest to biografia Zofii Chomętowskiej, napisana przez Ulę Ryciak. I z tego, co się też zdążyłam zorientować, jest to biografia taka wyrywkowa. To nie jest książka, która opowiada bardzo dokładnie o życiu Zofii Chomętowskiej. Jeżeli Chomętowskiej nie znacie, to powiem Wam, że to była polska wybitna fotografka, która urodziła się na początku XX wieku w zamożnej rodzinie. Dzięki temu też miała oczywiście dostęp do sprzętu fotograficznego, który w tamtych czasach nie był dostępny. Ale oprócz tego, że
obracała się w takim zamożnym towarzystwie i w towarzystwie osób z wykształceniem, to ona także lubiła się włóczyć po mieście, ale także gdzieś tam po lasach i robić zdjęcia. Była bardzo uważna, jak to każda fotografka, bardzo wrażliwa na różne kadry. Ostatnie lata swojego życia spędziła w Argentynie, ale dzięki niej mamy na przykład bardzo dobrą dokumentację Warszawy powojennej. Także jeżeli nie znaliście jeszcze tej fotografki, zachęcam do przyjrzenia sobie jej zdjęć. Wiele reprodukcji znajdziecie w internecie, są też wydane jej albumy. Natomiast o tej biografii jeszcze nic nie jestem w stanie powiedzieć, oprócz tego, że mamy tutaj sporo zdjęć przedstawiających i Homentowską, i zdjęć jej autorstwa. Kolejna książka rozgrywa się w Poznaniu w latach 70. XVI wieku. Znak Czarnego Orła Macieja Brzezińskiego to debiut literacki tego autora, który opowiada właśnie o Poznaniu sprzed kilkuset lat oraz wplata w tę historię zagadkę kryminalną. Głównym bohaterem jest mężczyzna, który ma smykałkę do rozwiązywania zagadek kryminalnych. Towarzyszy mu kilkoro mężczyzn, którzy pomagają mu rozwikłać zagadkę, która staje im na drodze. Mnie ta książka zainteresowała przede wszystkim dlatego, że dzieje się w Poznaniu i chciałam sobie porównać Poznań XVII-wieczny, czy XVI-wieczny tak naprawdę, z Poznaniem roku 2023. Czy jeszcze to miasto jesteśmy w stanie odnaleźć, to miasto sprzed kilku wieków, odnaleźć w tej współczesnej zabudowie miasta? Czy cokolwiek jeszcze przetrwało? Czy jestem w stanie się odnaleźć na ulicach? Także bardzo mnie ciekawi ta książka. Ja lubię takie opowieści kryminalne, które dzieją się w przeszłości. Mamy tutaj też oczywiście rys historyczny, więc jak najbardziej rozrywka plus trochę wiedzy i nauki. A teraz w ręce trzymam kryminał współczesny Otulina Klaudiusza Szymańczaka. Opowiada o czwórce licealistów, którzy wyruszają sobie na weekend do Puszczy Kampinoskiej. Ale kilka godzin później powraca tylko troje z nich. Jedna dziewczynka nie wraca. Jej zwłoki zostają znalezione na skraju lasu i zachodzi podejrzenie, że zabił ją ktoś z miejscowych. Na miejscowych nie ma zbyt wiele, ponieważ koło puszczy nie ma wielkich aglomeracji miejskich, tam są małe wsie, także rodzice zaczynają się bardzo niepokoić, czy decyzja, którą niedawno podjęli o przeprowadzce z Warszawy na obrzeża puszczy, nie była decyzją fatalną. I ostatnia książka, jedyna, którą przeczytałam już, a przeczytałam ją dlatego, że sama ją przetłumaczyłam. Rzadko polecam Wam tłumaczone przez siebie książki, nie dlatego, że są słabe, tylko dlatego, że zazwyczaj o nich zapominam. Natomiast ta książka, bardzo ją lubię, naprawdę sprawiła mi ogromną przyjemność i tłumaczenie jej, ale przede wszystkim jej treść i to, jak ona jest ważna, czy jaka może być ważna dla młodych ludzi. Ta książka to Klub Smutnych Duchów, jest to powieść graficzna, czyli taki komiks, też można tak nazwać, która opowiada o chłopcu Samie, który czuje się niewidzialny. On nie ma zbyt wielu przyjaciół, to jest taki trochę kujon, przede wszystkim spędza czas w swoim pokoju, gdzie zajmuje się nauką, czy też jakimiś swoimi zainteresowaniami, ale wielki problem mu sprawia wychodzenie do ludzi. I ten chłopiec zazwyczaj unika wszelkich imprez, ale pewnego razu postanawia iść na imprezę, na którą zostają zaproszeni tak jakby wszyscy z klasy, czy też wszyscy ze szkoły. No i tam kogoś poznaje. Jest to książka dla tych młodych ludzi, którzy czują się pomijani, niewidzialni, czują się, że nie pasują do innych ludzi. Ona pokazuje, że nie do końca tak jest, że takich jak oni jest więcej i że mogą znaleźć bliską duszę, człowieka, który stanie się im bliski, z którym będą mogli porozmawiać, przed którym nie będą czuli się zażenowani i zawstydzeni tą swoją innością. Ta książka ma jeszcze dwie części. Drugą już przetłumaczyłam, myślę, że niedługo się pojawi. Trzecia myślę, że też będzie jeszcze w tym roku. Druga też jest bardzo fajna, to od razu już Wam zdradzę.
Także bardzo, bardzo Wam polecam Klub Smutnych Duchów. Obowiązkowo w każdej bibliotece szkolnej. Naprawdę. Przepiękna historia podnosząca na duchu. I to by było na tyle. Przedstawiłam Wam 10 książek, które myślę mogą Was zainteresować, ponieważ mnie zainteresowały czasami z bardzo różnych powodów. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do kolejnych zakupów czy do kolejnych wizyt w bibliotece. Natomiast zapraszam Was także do odwiedzenia mojego kanału także za tydzień, ponieważ za tydzień pojawi się kolejny film, w którym będę znowu, jak zwykle, nieodmiennie polecała Wam kolejne książki do czytania. Mam nadzieję, że z przyjemnością wpadacie do mnie po książkowe inspiracje. Do zobaczenia za tydzień. Pa, 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 pa.